Wejdź na scenę. No dalej, tylko jedna mała sztuczka. Wow, imponujące. Przechodzisz dalej. Dzięki. Cześć, jestem Alice. Byłam na okładce Vogue'a. Bardzo interesujące. Co się dzieje? Gratulacje, udało się! Jej! Wiedziałam! Zadzwoń do mnie, kochanie! Jestem następna! To jest wejście? Dzięki! Co się właśnie stało? Wow! To było niesamowite! Brawo! Zostałeś przyjęty do szkoły supergwiazd! Ja? Dzięki! Wszystkie miejsca są zajęte. Przesłuchania zakończone. Uczniowie, proszę o uwagę. Każda prawdziwa supergwiazda musi mieć zwierzaka. Waszym kolejnym zadaniem jest znalezienie zwierzaka. Poznaj mojego szczeniaka Newton. Jest bardzo mądry. Patrz! Newton, przynieś piłkę. Dobrze. Pomogę ci. Widzieliście? Dobry piesek. Okej. Nazywasz to psem? Pokażę ci prawdziwego psa. Hau, 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 hau. Świetnie, Tommy. Emilia? Oto mój zwierzak. Je, śpi i korzysta z nocnika zgodnie z grafikiem. Wow, to trochę za dużo. Zacznijmy sesję zdjęciową. Alice, idziesz pierwsza. Spójrz w bok. O, tak. Czegoś brakuje. Wiem, wiatr. Teraz zdjęcia będą naprawdę ekscytujące. Idealnie. A teraz spójrzmy... Nie, to nie wystarczy. Następna. Emily, zachowuj się naturalnie. Spróbuj się uśmiechnąć. O, uśmiechnięta, tak? O nie, zaczekaj. Widzisz to emoji? Musisz się tak uśmiechnąć. Umiem tak. Spróbujmy inaczej. Tak? Jak teraz? Nie, to beznadziejne. Możesz iść. Potrzebuję stroju na sesję zdjęciową. Co mam się ubrać? Chyba to. Cześć, Tommy. Co za wyjątkowy kostium. Uśmiechnij się. Gotowe. Kamera cię kocha, Tommy. Bez skazy. Tak kreatywnie. Idź po linii prostej z książkami na głowie. Oto demonstracja. Patrzcie. O, mam pomysł. Na pewno nie upuszczę książek. Wow! Teraz zróbmy to trudniej. Kto jeszcze może to zrobić w ten sposób? Wow, to niewiarygodne. Prawie podejrzane. Chcę coś przetestować. Wiedziałam. Żadnego oszukiwania w mojej szkole. To nie zadziałało. Pokażę ci, jak wygląda prawdziwy talent. Mogę łapać książki w powietrzu. Wow, to fenomenalne. Brawo. Dzięki, to było proste.
Moonwalk z pizzą. Wow, Tommy, urodziłeś się, by być na scenie. Nasza następna lekcja w Szkole Supergwiazd dotyczy przejścia przez tłum paparazzi bez bycia zauważonym. To ona? Ona jest sławna! Co? O, czekaj, jestem gwiazdą! I uwielbiam sesje zdjęciowe! Wygląda na to, że Alice nie wykonała zadania. Moje przebranie jest nieskazitelne! Jestem gołębiem! Czekaj, co to jest? Zmutowany gołąb? Gdzie są paparazzi? Nikt nigdy nie zwraca uwagi na dostawcę pizzy. Studenci, dzisiejszy temat jest jednym z najważniejszych. Zapiszcie to. Supergwiazda i ochroniarz to najlepsi przyjaciele na zawsze. A oto prawdziwy ochroniarz. Wow, naprawdę jest prawdziwy? Bardzo prawdziwy i musicie się z nim zaprzyjaźnić. Zaczniemy od... Alice! Śmiało! Ja? To będzie łatwe. Hej, przystojniaku, świetnie wyglądasz. Co jest z nim nie tak? Nawet nie patrzy. Nazywasz to ochroniarzem? O, Alice, to żałosne. Emily, twoja kolej. Dobra. Cześć, uczynię cię najbardziej stylowym ochroniarzem wszechczasów. To będzie niesamowite. Hej, dlaczego nie jesteś szczęśliwy i wdzięczny? Nieważne. Emily, co to było? Tommy, twoja kolej. Zabiorę to. Co lubisz? Proszę bardzo, stary. Weź ten telefon. Połączmy siły. Nawet nie patrzysz na ekran. Tak nie wygramy. Dobrze, a może zagramy w 20 pytań? Wszyscy kochają tę grę. Śmiało, zapytaj mnie. Dobra, poczekaj. Proszę bardzo, nadal jest gorąca. Dzięki, stary, umieram z głodu. O, to takie słodkie. Świetna robota, Tommy. Uczcie się od niego. Następnym krokiem jest wywiad z nowymi uczniami. Wygrałam konkurs piękności. To było strasznie stresujące. Wyobraź sobie, byłam na scenie i wywołali mnie. Dostałam kwiaty i koronę. Starałam się nie płakać, żeby nie zepsuć makijażu. Ale nudne. Kto cię w ogóle pytał? Następna. Jestem na scenie od dzieciństwa. Mój tata to wspaniały tenor, który występował na całym świecie i zawsze zabierał mnie ze sobą. Pokazał mi, jak wspaniale jest być na scenie. Zawsze mi powtarzał: kochanie, któregoś dnia wszyscy będą tobie bić brawa. Zasnę. Hej! To moje kultowe solo. Dziękuję, wystarczy. Cześć, mam ciekawą historię. Kiedyś wiozłem pizzę, wiesz jak to jest. Drzwi się otworzyły, a za nimi... Człowiek ciastek! Wziął pizzę i nawet nie dał mi napiwka. To wszystko. Niesamowite i przezabawne. Co za utalentowany młody człowiek. Tommy, obudź się, Tommy. Myślisz o tym, co ja? O tak, zróbmy mu żart. Tommy, świetnie wyglądasz.
Ten diament sprawia, że lśnisz. Nagrajmy to i opublikujmy w necie. Gotowe. Tommy to pokocha. Co? Tak wiele powiadomień? Wow, jestem popularny. Fajnie. Pokaz talentów. Mój kultowy występ. Muzyka z nosa. Hiu, zejdź ze sceny. Ale dlaczego? Każdy lubi ten występ. Oto jestem. To moja piosenka. O nie. Jajks. Wyciszyć ją. Nie podoba im się to? Muszę śpiewać głośniej. Ach, okropne. Zadowolenie publiczności nie jest moją mocną stroną. Teraz lepiej. Cześć, pokażę wam magiczną sztuczkę. Mam 3 pudełka, no nie? Patrzcie na moje ręce. Tommy owinął sobie publiczność wokół palca. Jest świetny. Gdzie jest pizza? Myślicie, że tu? Nie. Może tutaj? Nie, pusto. To znaczy, że musi być tu. Nie. Więc gdzie jest? W pierwszym rzędzie widowni. Co? Ale jak? Dzięki, mam nadzieję, że się podobało. Mogło być lepiej, nie chcemy twoich sztuczek. Idź stąd. Niezadowoleni klienci to część mojej pracy. Wszyscy mówią o. Teraz o. I klaszczą. Brawo. Dzięki, nie martwcie się o napiwki. Gratulacje! Jesteście gotowi do ukończenia szkoły dla supergwiazd! Oto wasze dyplomy! Alice? O, dziękuję! Emily? Doceniam to! I Tommy! Gratulacje! Dzięki! Muszę lecieć! Ale Tommy, dokąd idziesz? Czekaj! Pizza? Dla mnie? I dyplom supergwiazdy. Powinien być twój. Zająłem twoje miejsce. Wow, to mój szczęśliwy dzień. Dzięki. Podobał ci się nasz nowy film? Daj nam znać w komentarzu, kto był twoją ulubioną postacią. I pamiętaj, subskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę i kliknij dzwonek. Nie przegap żadnych nowych zabawnych filmów na Woohoo!